Pierwszy dzień w szkole, pierwszy poranek w internacie, łzy tęsknoty, ślubowanie i mundur, pierwsza dwuja, pierwsze odpisane zadanie i nieprzeczytana lektura, spocone dłonie i drżące serce przed wejściem do klasy. Pierwsza miłość, pierwsze nocne spotkania nad sanem i w botaniku. Zastanawiałeś się kiedyś, czym tak naprawdę dla ciebie jest las? Może jest to miejsce pracy? Może to właśnie tutaj uciekasz od problemu? A może jest ci on po prostu obojętny? Dla mnie jest on muzyką. Latem była najpiękniejsza. Taka jak dzisiaj. Czy pamiętasz, jak głowę wynurzyłeś z woru, aby nazwać mnie łąką pewnego wieczoru? Zawołano po imieniu, raz przejrzałam się w strumieniu i odtąd poznam siebie wśród reszty przestworu. Zanurzeni w worku posianki, w słowa przysięgi harcerskiej, w hektolitry oddanej krwi, zanurzeni w solinie i w sanie, w słojach drzew i w słojach czasu, zanurzeni w bieszczadzkie rajdy i wyprawy, w tremę na scenie podczas konkursów, zanurzeni w życie i śmierć, w czas, który upływa, ale dla nas wciąż trwa. Odtworzyć w pamięci zapach. Zapach smalcu z cebulą na śniadanie. Zapach konserwy turystycznej pod namiotem w Bieszczadach. Zapach moich jedynych skarpet. Zapach szatni na Zamiejscowej w Belwederze. Jeszcze raz poczuć zapach magnolii rosnącej przed szkołą.